Hejka, witam Was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w trochę takiej świątecznej aranżacji, ale niech Was to nie zmyli, bo dzisiaj bierzemy się po raz kolejny za maturę, a właściwie za lekcje online. Po ostatnim filmie właśnie o tym, jak przygotować się do matury, dostałam od Was bardzo dużo próśb o nagranie drugiej części, więc może nie nagram za bardzo trików, jak się uczyć do matury, ale jak dać sobie radę na zajęciach online, żeby jak najwięcej z nich wyciągnąć, bo jednak mimo wszystko jak chodziliśmy do szkoły, to te 50% informacji przynajmniej zapamiętywaliśmy z lekcji, o ile się na niej skupialiśmy, a niestety jak siedzimy przed tymi komputerami i telefonami, no to nie działa, jesteśmy bardzo rozproszeni, dlatego chcę Wam sprzedać moje triki, które ja używam i u mnie działają, żeby po prostu na tych lekcjach się skupić i cokolwiek z nich do matury wynieść. A no i oczywiście przypominam, żebyście zajrzeli do poprzedniego filmu, który Wam tutaj podlinkuję, gdzie są po prostu zwykłe triki do matury, jak się nauczyć z każdego podstawowego przedmiotu. Pierwszym punktem jest zmienienie swojego otoczenia. Bardzo ważne jest to, że jeśli większość czasu spędzacie na przykład na łóżku, to żebyście na przykład przenieśli się do salonu, albo na przykład do kuchni, do biurka. Chodzi po prostu o to, żebyście nie znajdowali się w tym miejscu, gdzie odpoczywacie. Bo automatycznie tak jest, że jeśli uczymy się leżąc w łóżku, no to wiadomo, że trochę nam się przysypia i nasz mózg myśli, że to jest ten moment, kiedy się relaksujemy, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy właśnie się skupili i poczuli się jak w szkole. Więc albo idźcie i usiądźcie przy blacie w kuchni, gdzie wiadomo, jak siedzimy prosto na krześle, no to od razu mózg lepiej pracuje. Albo usiądźcie przy biurku, albo pójdźcie do salonu, usiądźcie przy ławie. Naprawdę zmiana otoczenia jest bardzo, bardzo ważna. Drugim bardzo istotnym punktem jest to, żeby pozbyć się czynników rozpraszających. Czyli jeśli macie zajęcia na komputerze, żebyście odłożyli telefon, wyciszyli go, wyłączyli, odnieśli do innego pokoju, zamknęli w szafce w biurku, żebyście nie mieli go pod ręką, bo wiem jak to jest, niby mamy zajęcia i że tylko sobie przejrzymy Instagrama, przecież będziemy się słuchać, ale po 2 minutach się wyłączamy i nie wiemy już kompletnie nic, o czym mówił nauczyciel. Więc właśnie, nie wiem, schowanie, wyłączenie telewizora, wyłączenie komputera, laptopa i skupianie się tylko i wyłącznie na tej lekcji online jest najważniejsze. Trzecim punktem jest, żeby ani nie jeść, ani nie pić w trakcie zajęć. Wykluczam stąd wodę, bo wodę warto pić zawsze, woda pobudza mózg do działania, nawadnia się, więc akurat wodę wolno pić. Natomiast odradzam picia kawy, picia herbaty, jedzenie śniadania, obiadu, z tego względu, że jednak jak siedzimy na zajęciach w szkole, w klasie, no nie możemy tego jeść. A jednak takie wprowadzenie obiadu kojarzy nam się właśnie z przerwą, z tym odpoczynkiem, nie skupiamy się za bardzo na lekcji, jesteśmy w takim stanie rozluźnienia i wiecie o co chodzi. Po prostu nie róbmy sobie przerwy w trakcie lekcji, traktujmy to tak, jakbyśmy byli w szkole, siedzieli w ławce. Naprawdę uwierzcie mi, jedzenie możecie zjeść zaraz po lekcji, bo pewnie macie 15-minutowe albo półgodzinne przerwy i to jest wtedy na to czas. Naprawdę uwierzcie mi, nie warto się takimi rzeczami rozpraszać. Pewnie nauczyciele przygotowują Wam wiele kartkówek i sprawdzianów, jakichś zadań domowych, ale wiadomo jak to jest. Łączycie się całą klasą na Discordzie i rozwiązujecie wspólnie cały sprawdzian, albo na przykład ściągacie sobie z telefonu, albo macie po prostu przed sobą rozłożoną książkę i notatki. Słuchajcie, to jest naprawdę bez sensu. Ja rozumiem, że jak już jest naprawdę krytycznie, macie dużo nauki, żeby sobie troszkę podejrzeć, jeśli macie taką możliwość. Natomiast naprawdę przygotowujcie się do tych sprawdzianów. No nie mówię tutaj o takich przedmiotach, z których nie chcecie pisać maturę, bo to jest strata czasu, ale jeśli, nie wiem, zdajecie maturę z polskiego rozszerzonego albo z matematyki, z historii, naprawdę nauczcie się tego, bo to też jest Wasze przygotowywanie do matury. To już teraz powtarzacie ten materiał, więc naprawdę uczcie się, naprawdę. Piąty punkt, który może być dla Was taki trochę niefajny i niemiły, to jest, żeby wstać przynajmniej pół godziny, a najlepiej godzinę przed pierwszymi zajęciami. Wiem, że bardzo miłe jest to, że obudzicie się o 7:59, a o 8 już będziecie na zajęciach, natomiast jesteśmy jeszcze tacy nieswoi, jesteśmy zaspani, więc te pierwsze pół godziny jest właśnie istotne, żeby się dobudzić, napić się ciepłej herbaty, która nas rozbudzi, wziąć szybki prysznic, ogarnąć się i przede wszystkim no tak wejść na właściwe obroty, a nie, że tak naprawdę jeszcze śpimy na tych pierwszych zajęciach. Szósta część. Przygotujcie się tak,
jakbyście mieli iść do prawdziwej szkoły. Co oznacza, żebyście wstali? Dziewczyny, jeśli lubicie, to się pomalujcie, uczeszcie się, weźcie prysznic, ubierzcie ubrania, w których byście wyszli na miasto. Czyli nie siedzimy w piżamie cały dzień, nie siedzimy w dresach, jakichś wygodnych bluzach, tylko zakładamy dżinsy, ewentualnie jakąś sukienkę i w tym siedzimy do końca zajęć. Uwierzcie mi, to naprawdę bardzo dużo daje. Są nawet badania, że osoby, które pracują zdalnie w domu, są dużo bardziej produktywni, jeśli właśnie założą zwykłe dżinsy, bo jest im trochę niewygodniej i od razu narzucamy na siebie takie zobowiązanie, że okej, teraz nie jesteśmy w domu, teraz nie siedzimy w wygodnych dresach, tylko teraz pracujemy. To jest super ważne i naprawdę jest to udowodnione naukowo. Siódmy punkt, który pewnie nie jest dla każdego i pewnie z niego za bardzo nie skorzystacie, natomiast dużo daje, uwierzcie mi, to miejcie włączoną kamerkę na zajęciach. Wiem, że to jest kontrowersyjne, nikt nie lubi mieć włączonej kamerki, ale zobaczcie, ile tu jest plusów. Jak macie włączoną kamerkę, to automatycznie odpada Wam korzystanie z telefonu, bo przecież nauczyciel to zobaczy, a to tak chyba nie za dobrze, prawda? Nie będziemy jeść, no bo to tak trochę nie wypada, a przy okazji nauczyciel będzie zadowolony i ta lekcja będzie automatycznie bardziej taka efektywna, z tego względu, że nauczyciel nie będzie musiał gadać do czarnych prostokątów, tylko będzie miał poczucie, że mówi do kogoś, do Was z włączoną kamerką. No i przez to lekcja będzie ciekawsza, żywsza, no i naprawdę, słuchajcie, to działa cuda. Nie wiem, jak to u Was wygląda, jeśli chodzi właśnie o liceum, natomiast na studiach jest tak, że zazwyczaj do każdej lekcji przygotowywana jest prezentacja. No i tą prezentację potem nauczyciel nam wysyła, a jak nie, to ktoś te zajęcia nagrywa. Nie wiem, jak to jest w liceum, ale jeśli właśnie nauczyciele również przygotowują materiały, które potem udostępniają na ekranie, to warto jednak mimo wszystko notować to, co mówi Wasz nauczyciel. Z tego względu, że przez to, że piszecie, słuchacie i widzicie to, tak zapamiętujecie informacje, że praktycznie potem wcale nie jest potrzebna nauka, bo wykorzystujecie bardzo dużo zmysłów naraz. A jak będziecie tylko słuchać, a nawet nie będziecie patrzeć, bo będziecie czymś innym zajęci, no to nic Wam nie zostanie w głowie, nic nie będziecie pamiętać i będziecie zdezorientowani. Ostatni, dziewiąty punkt na dziś to to, żeby być odsuniętym na przynajmniej pół metra od naszego monitora. Na przykład jeśli korzystamy z telefonu, to ustawcie sobie na parapecie albo gdzieś na biurku ten telefon i odsuńcie się na krześle, żeby przynajmniej zachować te pół metra odstępu. Albo od komputera też również się odsuńcie od biurka. Dlaczego? Chodzi po prostu o to, żeby nasz telefon, czy komputer, myszka, klawiatura nie była na wyciągnięcie ręki. Bo to jest bardzo proste, macie zajęcia na telefonie, to sobie z nim analizujecie, niby słuchacie, przeglądacie Instagrama, może nie wiem, przeglądacie Facebooka, no i wyłączacie się. A jak będziecie siedzieć najlepiej z założonymi rękami w ten sposób i po prostu będziecie słuchać, oglądać, ewentualnie właśnie coś notować, no to nie będzie Was korci, żeby sięgnąć po tą myszkę albo do tego telefonu i przełączyć na jakąśkolwiek inną stronę. Wiem, że to jest takie dosyć błahe i wydaje Wam się, że głupie, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo działa i daje radę, naprawdę. I to były wszystkie triki na dzisiaj właśnie do uczenia się na lekcjach online. Zapraszam Was do tego filmu, gdzie pokazałam i przedstawiłam wszystkie jakby takie sposoby uczenia się samemu w domu, przygotowywaniu takie stricte do matury. Ten film spotkał się właśnie z bardzo pozytywnym odbiorem, prosi się również o drugą część, więc oto ona. I mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie, może nagram kolejne triki, taki bardziej film dla spóźniarskich, gdzie zostało Wam miesiąc do matury i chcecie się szybko przygotować. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.